Pamiętacie jeszcze, jak to było? Ale co się stało? Chodzi o Tantora, twierdzi, że jest... chory, ale chyba jednak wydobrzeje. Niestety wygląda na to, że się zatruł. To rzeczywiście kwestia wody, a odpowiedź znajdziemy tutaj. Ale co się stało, tato? Wszystko wskazuje na to, że woda jest skażona jakąś materią nieorganiczną. Źródło nieszczęścia leży w górze rzeki. One cierpią. Tak, najwyraźniej trucizna wlewa się do rzeki gdzieś wyżej. Naszą ziemię najechali obcy. Teraz moi ludzie są chorzy i słabi. Czyja to wina? To przez nich nasz lud choruje. Basuri, pokaż Tarzanowi tę górę. No, Tarzanie, a temu też dasz radę? Trzeba ich jakoś powstrzymać. Ale jak? Oni mają kije, które plują ogniem. A kamienie tu nie wystarczą, wiesz? Może jednak. Co ty robisz? Znaleźliśmy dzisiaj nową żyłę. To by coś tam było. Dość, już mam tej dziury. To jest nas dwóch, bra. No, ale złoto samo się raczej nie znajdzie. W tej sytuacji kompletnie bezużyteczna. No tak, 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 no, ale cóż na to poradzić, moje dziecko? Może postarajmy się zebrać trochę więcej danych? Pyszny pomysł, Jane! Tak, trzeba stworzyć platformę porozumienia. Mój zacny człowieku, może opowiesz nam o tej górze, do której Basuri zabrał Tarzana? Proszę, zrozumcie wreszcie, cokolwiek tam się dzieje, my nie mamy z tym nic wspólnego. Tacy jak wy przyszli i wgryźli się w górę jak hieny. Maszyny pożerały skały i kamienie. Do rzeki zaczęła spływać zła woda, a potem zwierzęta i moi ludzie zaczęli chorować. Góra, jakieś roboty ziemne. Woda, co to może? No, jasne, kopalnia. Używają chemikaliów, żeby oddzielić kruszec od ziemi. To dlatego zatruwają rzekę. To oni nie wiedzą, co to za świństwo? Owszem. A mimo to dla własnych celów zabijają dżunglę. To jest zwyczajnie naganne. Naganne to może i jest, ale niestety dosyć typowe. Teraz się nie dziwię, że Waziri nam nie ufają. O nie. Co takiego, Jane? Tarzan będzie chciał ich powstrzymać. Jeden przeciw całej armii? To nierozważne. Tak, cóż, dyplomacja nie jest jego najsilniejszą stroną. Tarzan woli bezpośrednie podejście. Ha, czyli dokładnie tak jak mój Basuri. Gdzie Maktik? Właśnie robi obchód. Panie Maktik, ludzie przy B5 się skarżą, że strasznie tam gorąco. Powiedz im, że za to złoto kupią sobie lemoniadę. Tak jest. Ty tym wszystkim kierujesz?
Proszę, proszę, a co my tu mamy? Co ty jesteś, jakieś dziecko dżungli? To, co tu robicie, zatruwa rzekę. Zwierzęta i ludzie przez was umierają. Ja tutaj szukam złota. Mówi ci to coś? To jedyne, co ta ziemia ma do zaoferowania. Ale wystarczy już tego gadania. Robota na mnie czeka. Ta dżungla jest dla mnie jak dom. Zrobię wszystko, żeby ją chronić. A tak? No to mamy tu konflikt interesów. Szkoda. Zajmijcie się nim. A nie mówiłem, że tak będzie? No, strzelać! Moglibyśmy już wreszcie dojść, nie? Od samego patrzenia dziwnie mi się robi. A jak ich nie znajdziemy, mogliśmy ich minąć. Lepiej wracajmy. A widziałeś gdzieś Tarzana po drodze? Nie. No to idź i nie gadaj. I pamiętaj, o co tu biega, kolego. Ale mi właśnie o to chodzi, wiesz? Mnie to wszystko przytłacza. Gdybyśmy chociaż wiedzieli, gdzie teraz jest Tarzan, jakaś wskazówka czy coś. Och, co ty chcesz? Ścieżkę usłaną pobitymi zbirami? A może lepiej... Co to? Jakaś rozrupa. A gdzie rozruba? Tam i Tarzan! Wychodzą? Ja się nie zgadzam. Obcy schwytali Basuliego i Tarzana! O nie! Wielkie niebo! Przygotujcie się do walki. Panie Kiwazi, nie! Przepraszam, że się wtrącam, ale bezpośredni atak to szaleństwo. Sam pan tak mówił. Tak, Jane ma rację. Stracicie wielu ludzi, a wcale nie jest powiedziane, że jeńców uda się odbić. Nie chcieliśmy z nikim walczyć, ale czy mamy jakiś wybór? Dajcie nam szansę. No właśnie, mamy w zanadrzu niewiarygodnie sprytny plan. Mamy, prawda? Proszę, zaufajcie nam. Przecież tu chodzi o życie mojego męża. Dam wam tylko jedną szansę. Wróciłeś, żeby mi pomóc. Wcześniej ty pomogłeś mnie. Naprawdę nie jesteś taki jak inni biali. Szkoda, że to niczego nie zmienia, biorąc pod uwagę naszą sytuację. I co? Wasze podchody to nic wobec mojej kopalni pomysłów. Kopalni pomysłów! Dobre! Kilka napraw i wszystko będzie na chodzie. Niestety wszystko nie obejmuje tych dwóch. Załatwcie ich. Szefie, szefie! Jakąś delegację przysłali. Co? Delegację? Zabrać mi ich stąd! Tylko cicho! Jan McTeague, właściciel obiektu. O, tak, miło pana poznać. Archimedes Porter, główny inspektor Królewskiej Komisji Bezpieczeństwa Pracy. A ja to jestem sekretarką. O tak, i to niezastąpioną. Co ja bym bez niej zrobił? Dziękuję, panie inspektorze. No to w czym mogę państwu pomóc? O tak, musimy się tu rozejrzeć. Rozumie pan przepisy, nieprawdaż? Musimy się upewnić, czy wszystko jest tak, jak trzeba. Właśnie, właśnie, z przepisami nie ma żartów. Ale my mamy trochę pracy. Ale nic nie szkodzi, my sobie damy radę. Panie inspektorze. Co? Tak, oczywiście już idę, droga moja sekretarko. Rtęć i cyjanek potasu, z tego co widzę. I pan to tak zwyczajnie zlewa do rzeki? Chyba lepiej, niż jakby mi miało wytruć załogę, nie? Trochę skrzypi, prawda? No tak, zapisuj. Mm-hmm. O. Możemy tam zajrzeć? Nie, raczej bym odradzał, to niebezpieczne. Niestety nie mamy wyboru. No przecież nie pokażę ministrowi niepełnego raportu. O! A co to niby ma znaczyć? Skandaliczne. Mają związane ręce? Prawo pracy wyraźnie zabrania takich metod. Za mną, panowie, skargę napiszemy u mnie w biurze.
Nie tak prędko. Tak dokładnie, to gdzie się to wasze biuro znajduje? Gdzie, pyta pan? Jak to gdzie? Otóż, bowiem, gdyż, wie pan, ja nie mam orientacji w terenie, niestety. To na północ stąd, a raczej północny wschód. Dobrze mówię, tato? To znaczy, panie inspektor... Nie wiem, kim jesteście, ale zaraz to z was wyciągnę. Pozwolimy odejść, przecież masz mnie. Nie zostawię cię samego. A więc to takie buty, tak? Wszystkich ich załatwcie i tak mamy przez nich przestoje. To Tantor. Udało się? Ale co z resztą brygady? Zróbcie coś! Musimy pomóc Jane! Zgrabnie nam to wyszło, jak za pierwszy raz. Na co? Jednak im uciekłeś. To dzięki Tarzanowi i jego przyjaciołom. Źle was wtedy oceniłem. Proszę, przyjmijcie moje przeprosiny. O, nonsens, to absolutnie zrozumiałe, no nie wracajmy do tego. Czemu jesteś smutny? Uciekliśmy im, ale to niczego nie zmienia. Trucizna nadal trafia do rzeki, a obcy zechcą się zemścić. Ruszać się już! Dajcie im popalić, tylko mocno! Niepotrzebni nam tutaj żadni świadkowie! Powinniśmy zaatakować. Teraz albo nigdy. Nikt nie wygra dzidą z armatami. Nie poprowadzę moich ludzi na rzeź. Nie możesz tu tak stać. Plenie cię potrzebuje. Pasuli ma rację. Dołóżmy tym łobuzom. Zwykle jestem pacyfistą, ale te łotry posunęły się za daleko. Tato, serce. Kiwazi, my Anglicy mamy takie powiedzonko, a mianowicie oko za oko i za... Rozumiem waszą wściekłość, ale oni będą dobrze przygotowani. No to musimy zrobić coś, czego się w ogóle nie spodziewają, zgadzacie się? Ale na przykład co? No to się jeszcze wymyśli, ale ogólną koncepcję już mamy. Ciągle mówimy o obcych i ich ognistej broni. A przecież jest coś, przy czym to są zwykłe zabawki. Tak, myślę, że to się może udać. A ty jak sądzisz, Kiwazi? Że trzeba się wziąć do pracy.
proste, a skuteczne. Oby. Gdzie jest moja woda? No kto by pomyślał? Nieźle się musieli narobić, co? I nieźle nagłówkować. Ciekawe jak... Matik! Jakim prawem tamujecie moją rzekę? A ty jakim prawem zatruwasz całą dżunglę, żeby się trochę wzbogacić? A gdzie nasze prawa? Albo prawa zwierząt, które przez was umierają? Dobra, dobra, nie będę tu stać i strzępić jęzora. Ta rzeka jest mi potrzebna, więc ją sobie wezmę. Niech będzie. Tantor! No dobra, skarbie, dawaj go! Teraz ładnie. Tak, rzeka o siebie zadbała. Brać ich! Turze! Złoto tej góry należy do mnie i tylko do mnie. Nie, ta góra, ta rzeka i cała dżungla nie są niczyją własnością. Wyrządziłeś nam wystarczająco dużo krzywd. Odejdź. Już. Pewnego dnia będę bogaty, a wy dalej będziecie tkwić w tej dziurze. Jakoś to przeżyję. Ja też. Żebym cię tu więcej nie widział. No. Ale mu powiedziałem, co, Kiwazi? Jeszcze jak, mój przyjacielu. Kilka dni temu nigdy bym nie pomyślał, że w dżungli żyją inni ludzie. A ja mam wrażenie, jakbyśmy się znali już od bardzo dawna. Dziękujemy za tę łódź i za wszystko. To dla nas zaszczyt. Tylko pamiętajcie, ta łódź płynie w górę rzeki równie dobrze jak w dół. Wy też możecie nas odwiedzić. Nie krępujcie się. Miejsca nie zabraknie. Wracajmy do domu. O, czysta woda. Prawdziwy skarb.